Cieszę się bardzo, że przyszliście na prelekcję, która nazywa się Seks Wielkiej Wyobraźni, czyli jak nie skrzywdzić gracza. Ja jestem Zu albo Noemi. Myślę, że znacie mnie przede wszystkim z Awangardy, ponieważ do niej należy bądź z niezwykłych przygód, ponieważ tam sobie gram. Jestem też osobą, która bardzo dużo mówi o tym, więc o czym będę opowiadać dalej, więc myślę, że nie jest to obce i jakoś tam ze mną związane. Więc słuchajcie, opowiemy sobie o tym, dlaczego RPG są jak seks. Bo w zasadzie dlaczego ja uważam, że RPG są jak seks, bo nie sądzę, żebyście, znaczy inaczej, nie tyle co nie sądzę. Wiem, że w żadnym razie nie mogę od was wymagać, żebyście myśleli tak samo, jak ja. A w związku z powyższym to, co wam tutaj przedstawiam, to jest mój pogląd na sprawę. Jakby to, co z nim zrobicie, to jest, to jest tylko to zależy tylko i wyłącznie od was, bo, no bo tak jest. No. W związku z tym, kiedy porozmawiamy sobie o tym, dlaczego RPG są jak seks, powiemy o tym, jak zrobić sobie w te TRPG dobrze z, tej, z jednej perspektywy, konkretnej, na której się skupimy. I do tego należy bardzo dużo rzeczy, które widzicie tutaj na ekranie. Włącznie z wiecie, pierwszym razem, czy tym, jak to w ogóle przebiega, żeby było ok. A na końcu spróbuję wam powiedzieć, dlaczego w zasadzie warto to robić, chociaż prowadzę te prelekcje już któryś raz i coraz bardziej skłaniam się ku temu, że że zasadniczo jesteśmy już w tych czasach, w których nie powinnam nikogo przekonywać co do tego, że to o czym mówię jest słuszne. Bo nasze środowisko dorasta i zmienia się ku mojej głębokiej radości, bo jakby znowu zajmuję się promowaniem tego zagadnienia od dosyć dawna i no i właśnie, i wydaje mi się, że nie powinniśmy już tłumaczyć, dlaczego warto, i czy w ogóle czy warto, bo tak warto, no ale dobra do rzeczy. Więc porozmawiajmy o tym, dlaczego RPGi są jak seks. RPG są jak seks moim zdaniem. Otóż dlatego, że zasadniczo są, wiecie, zabawą seks docelowo pomijając oczywiście te wiecie najbardziej biologiczne aspekty prokreacji, też jest zabawą, jest wysoce intymny. RPG też potrafią być wysoce intymne. Właśnie, kolejna sprawa. To nie jest tak, że coś musi być intymne. Te RPGi nie muszą być intymne. Mogą, ale nie muszą. I właśnie do tego służy narzędzie, o którym, znaczy służą narzędzia, o których będę wam chciała opowiedzieć. Do tego służy zasadniczo cały BHS, czyli bezpieczeństwo i higiena sesji. Co zrobić, żeby właśnie było intymnie, przyjemnie, żeby wszyscy dobrze się bawili? Odpowiednie zastosowanie BHS-u może wam pozwolić na to, żeby było dużo bardziej intensywnie niż zazwyczaj. A, dlatego, że będziecie jakby więcej widzieli o osobach, z którymi jesteście przy stole i też pewnie o sobie, więc intensywniej można doznawać różnych rzeczy. Będzie to dużo bardziej wspólne doświadczenie, bo BHS poniekąd zakłada, że, że wszyscy jesteśmy w tym razem. A, myślę, że to też jest takie... Dobre miejsce, żeby powiedzieć... Ja mam jakiś wątek, ale go straciłam. Dobrze, nieważne. A intymnie, wspólnie i zabawnie i intensywnie, więc wiecie, to są te podstawy, nie wiem, powiedzmy seksualności RPGów. Szukając, wybierając, lepsze, inaczej nie mogąc znaleźć lepszego określenia. I w takim razie możemy sobie porozmawiać o odpowiedzialności. A, dlatego, że to jest kluczowe w RPGach, w których mówimy o BHS-ie, a mianowicie um, coraz bardziej, tutaj zapożyczę sobie określenia, z którego nauczył mnie Z. A mianowicie e, mówimy tutaj o grających, nie o mistrzów gry i graczach, tylko o grających. I jest to określenie o tyle fajne, dlatego że bardzo dużo zdejmuje i z jednych, i z drugich. I przekłada trochę tę odpowiedzialność i ją hmm, trochę klaryfikuje, dlatego że. Bardzo długo i w naszym środowisku, ale myślę, że nie tylko w naszym środowisku, ogólnie w środowisku RPG-owym, było tak, że bardzo duża odpowiedzialność była kładzona na mistrz gry. To jest w ogóle zagadnienie na zupełnie inną prezentację, i pewnie na godzinę gadania o tym, dlaczego może to być toksyczne i bardzo trudne. Natomiast istotne jest to, że BHS zdejmuje niejako odpowiedzialność tylko z jednego człowieka i ją rozkłada, ponieważ. Kiedy stosujemy BHS, czyli te wszystkie metody, o których wam zaraz opowiem, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za siebie, tak, i za nasze akcje, ale również godzimy się na to, że odpowiadamy za innych i za to, jak oni doświadczają tego, co się dzieje. Dlatego że, hmm, hmm. dlatego że jakby dogadujemy się i mamy jakąś taką umowę społeczną, trochę na wzór tego, co zrobiłam z wami na samym początku, pytając was, czy jesteście z tym OK, żeby zaczekać na pytania do samego końca. I ta umowa społeczna powoduje, że wszyscy czują się trochę bardziej komfortowo. Znaczy, przypuszczam, że w tej konkretnej sytuacji ja się czuję trochę bardziej komfortowo niż wy, skoro nie możecie mi wchodzić w zdanie. No, ale biorąc pod uwagę to, że wiecie, online, pandemia i wszystko inne. Jest to po prostu dużo prostsze i wydaje mi się, że lepiej będzie słyszane wszystko, co jest do przekazania. A, no właśnie. I to z kolei ta część, co zostanie, co, jest, co ma być usłyszane, co ma być właściwie przekazane, to jest właśnie ta kwestia o niezapominaniu o innych osobach. Dlatego, że mogłabym gadać sama do siebie. O tym, i pewnie czasami mi się zdarza, że rozmawiam sama ze sobą o tym, dlaczego warto grać w werpegi bezpiecznie, ale przede wszystkim mówię o tym, dlatego że chciałabym, żebyście o tym usłyszeli i dlatego też proszę o takie, a nie inne zachowanie. I to samo działa w werpegach. To znaczy, nie zapominam o tym, że mój kolega przy stole, czy moja koleżanka przy stole. Hmm, ma taką, ani inną ochotę na grę, i ja w ten czy inny sposób się na to godzę i po prostu się do jakoś dogadujemy i znajdujemy kompromis. Więc to się tyczy wszystkiego. To się tyczy triggerów, to się tyczy, no tak, zacznijmy od triggerów, bo to się tyczy zarówno triggerów graczy, jak i mistrzów gry, to się tyczy, nie wiem, systemów, tak. To znaczy nie zmuszamy naszych kolegów do tego, żeby grali w systemy, które nie chcą i tak dalej, i tak dalej, bo wszyscy ponosimy za to odpowiedzialność. No i właśnie, kolejna sprawa, to jest kwestia ryzyka w RPG-ach. Dlatego, że hmm, myślę, że większość z nas, przynajmniej raz w swoim rpg życiu, usłyszała takie zdanie, że no weź, to tylko RPG, przecież nie dzieje się nic poważnego, to tylko gra wyobraźni i w ogóle o co ci chodzi, nie? Tylko problem polega na tym, że wszyscy mamy różną wrażliwość. I czasami może być tak, że faktycznie chcemy grać tylko i wyłącznie w gry, które polegają na tym, że chodzimy sobie po lochach no i tłuczemy te moby, tam nie wiem, szkielet, poziom pierwszy, drugi, trzeci, co jakiś czas wyskakują na nas jakieś szczury, tak, te kostki się toczą. Ta gra bardzo opiera się na tym, że chodzimy po tej mapie po lochu, no, lutujemy te wszystkie skarby i tak dalej. No i powiedzmy, że w takiej rozgrywce która opiera się przede wszystkim na rzucie kością i przejściu się po mapie, więc jest trochę bardziej planszówką, mniej typowym roleplayem. A szansa na to, że wydarzy się coś fundamentalnie złego jest stosunkowo niewielka. Oczywiście wciąż jest, bo wiecie, nie znamy siebie w 100% i to jest, to jest miejsce, w którym fajnie jest mieć zaimplementowane różne narzędzia, no ale, ale powiedzmy, że w takich miejscach jest to stosunkowo mało prawdopodobne. Natomiast, jeżeli przechodzimy do rozgrywek, które są hmm, trochę bardziej, to te szanse znacząco rosną. To znaczy, jeżeli na przykład zaczynamy się bawić w rozgrywki, które dotyczą różnego rodzaju dramatów, albo pojawiają się w nich bardzo graficzne opisy, albo pojawiają się w nich rzeczy, które, wiecie, no mogą być dla kogoś trudne, to zaczynamy ryzykować. A ryzykować tym, że ktoś się przestanie czuć komfortowo a albo nawet gorzej nie tyle co przestanie się czuć komfortowo co przestanie się czuć komfortowo i przestanie sobie z tym radzić bo czasami w takich sytuacjach trudnych trochę chodzi o to żeby podnieść sobie tą adrenalinę żeby wiecie przeżyć te trudne emocje bo o to nam chodzi w danej zabawie natomiast w momencie w którym ten komfort jest już nadszarpnięty do tego stopnia że hmm, no, że nie chcemy już tego robić, po prostu nie, to w tym momencie pojawia się problem i komuś może stać się realna krzywda. Nawet jeżeli wydaje się tak, że to wszystko dzieje się tylko w naszych głowach, to w zasadzie na tym polega cały problem. Przez to, że sesja dzieje się przede wszystkim w naszej głowie, bardzo trudno jest sobie poradzić, może być bardzo trudno poradzić sobie z różnymi reperkusjami, które z tego wychodzą, dlatego że umysł jest niesamowicie potężnym narzędziem. I ludzka wyobraźnia też jest niesamowicie potężna. Gdyby nie była, to byśmy z niej nie korzystali, grając w werpegi. I ta potęga jest niestety mieczem obosiecznym. I może zrobić dużą krzywdę, jeżeli jest użyta nieodpowiednio. Komuś się może coś przypomnieć gorzej. Ktoś może zacząć się obsesyjnie nad czymś zastanawiać, bo było coś poruszone na sesji. Um. I sobie z tym po prostu nie radzić. No i ostatnia, ostatni argument, znaczy powiedzmy, ostatnie ryzyko, które nam się pojawia w sesjach trudniejszych, powiedzmy, to to jest kwestia groteski. I tutaj mam moją ulubioną historię, którą powtarzam za każdym razem, i wszyscy się z niej bardzo śmieją. Co prawda dzisiaj nie usłyszę, jak się wszyscy z niej bardzo śmieją, ale sobie przypomnę. A mianowicie lat temu, żeby nie skłamać 10 pewnie, byłam sobie na obozie RPG-owym i słuchajcie, graliśmy taką drużyną no, najstarszych dzieciaków na obozie, no i między nami był taki jeden dzieciak, nie wiem powiedzmy 14-15 lat myślę, że bardziej 14 nieistotne no my generalnie na tym obozie przez to, że byliśmy najstarsi, byliśmy uznawani za tą taką wiecie, grupę fajnych dzieciaków która to gra fajne sesje, no i ten chłopak do nas trafił tak jakoś wyszło no i, i faktycznie był od nas dużo młodszy, więc troszkę, troszkę chciał nam się wiecie, tutaj popisać i bardziej do nas przypasować. My z kolei byliśmy tacy, haha, jesteśmy takimi fajnymi starszymi nastolatkami, więc nic na nas nie robi wrażenia i w ogóle jesteśmy super i, i te nasze sesje to tak. No ale przechodząc do rzeczy, dział się jakoś tak prolog, stworzyliśmy nasze postaci, nie było łatwo. No i nasz mistrz gry, tam działa się jakaś scena między postaciami. W tym czasie mistrz gry wymienił jakieś takie krótkie zdanie z, z jedną z graczek, że no, ona tam mu zaczęła opowiadać, że jedzie na jakiś koncert po obozie, na który on nie może pojechać, albo coś w tym stylu. A że wszyscy byliśmy w takim trochę heszkowym nastroju, bo jakoś tak zupełnie nie siadał, nam wiecie, ciężki epilog najazdu na miasto. Generalnie klimat był taki, że banda barbarzyńców najechała na miasto, wszystko płonie, a my się mamy z tego wydostać. Nie? No i on tak, ten mistrz gry, tak popatrzył na tę dziewczynę i tak mówi: Wiesz co? Bo w sumie to na twoją postać to spada belka no i ten, i traci przytomność. No więc tam oni sobie oczywiście śmieszkują, że he to takie zabawne, nie? no bo ona tutaj mu wyzłośliwia się do niego, coś się dzieje, jej postaci. No ale powiedzmy, że jeszcze nic się na tym etapie nie wydarzyło. No i tutaj wkracza postać tego, tego najmłodszego w naszej drużynie. No i, i jakby widać tutaj, też próbuje z nami kolega śmieszkować i mówi: No to mistrzu, to co ja widzę? No to tam mistrz gry opowiada, że no wiesz, tutaj ta, ta ruina, tutaj coś się wali, tu spadła jakaś belka. No generalnie ten budynek nie wygląda zbyt dobrze, ale pod belką widzisz dziewczynę. No i tutaj koleżanka znowu jakoś się powy, powyzłośliwiała do mistrza gry, a, no więc ten, ten gracz tak patrzy na tego mistrza gry i mówi, no, no a mistrza ona ładna jest? No a że to było chwilę po tym powyzłośliwianiu się, no to mistrz gry uśmiecha się szeroko i mówi, no strasznie ładna. No to tutaj chłopak tak się rozgląda nerwowo po nas, patrzy, no ale dobra. To, to ja do niej podchodzę. No dobra, to podchodzisz do niej co robisz? No... No, no, rozpinamy jej koszulę. No dobra, no, rozpinasz jej koszulę i co? A, a, właśnie, to jest dobre miejsce, żeby wam powiedzieć, że to jest dosyć solidny trigger warning, a jeżeli chodzi o przemoc seksualną. Ale myślę, że trochę już czujecie, o co chodzi. A, no i... No, no, to, 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 to co robisz? No, rozpinamy jej koszulę i... No, to co z nią robisz? No, no no, no ją po prostu, w sensie sama rozpacz w tym e, przechodzącym mutacji głosie pokazywała, jak chłopakowi jest niekomfortowo z tym, w coś się w ogóle wplątał, co myślał, że będzie hehe he, zabawne, wcale nie było, a... i w ogóle cały abstrakt tej sytuacji. Ja pamiętam, że wszystkich nas tam zamurowało, po czym strasznie zaczęliśmy się śmiać, bo ludzie tak czasami mają, że na stres reagują śmiechem, a no, bo to w sumie wiecie, takie całkiem zabawne, nie? Że he, 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 prawie zgwałcili dziewczynie postać. No właśnie, nie, to nie jest zabawne. To w ogóle nie jest śmieszne. Na tym polega cały problem. Co więcej, nie dość, że jest to zagadnienie strasznie poważne i w ogóle super trudne i podejmowanie się go w celach rozrywkowych jest, no powiedziałabym, że tak dosyć odważne. Hmm, mówiąc delikatnie, to jeszcze na dodatek wyszło to tak absolutnie groteskowo, że że my w ogóle, że w ogóle to do nas nie dotarło, to co tam się stało, tak? Jakby koniec końców, co jest dosyć istotne, bo żeby nie było, że ten chłopak tutaj miał wszystko co najgorsze i w ogóle był straszny. Um, koniec końców było tak, że oczywiście ta cała scena została zredkonowana jakoś tam mniej więcej, chociaż z tego co pamiętam, postać tego chłopaka strasznie oberwała, nie pamiętam, czy od naszych postaci, czy nasze postaci spotkały tego chłopaka, jak on tam próbował zdejmować koszulę z tej nieprzytomnej Coś w tym stylu. Ale generalnie postać spotkała się z, z wielkim oburzeniem, chyba nawet z przemocą w odpowiedzi na to, co się stało. Znowu, nie było to właściwe, nie było to dobre, nie mieliśmy wtedy narzędzi, albo nie wiedzieliśmy w ogóle, że takie narzędzia są. Sam fakt, że to żyje we mnie tak długo i tak skutecznie, tak bardzo powiedzmy kolorowo i wyraziście, oznacza, że gdzieś tam się to odbiło w mojej głowie. No ale przede wszystkim to pokazuje tę groteskę, która powiedzmy jest najistotniejsza dla moim zdaniem największych przeciwników BHS-u, to znaczy diehard imersjonistów, którzy właśnie mówią, że no ale przecież te narzędzia psują klimat. No więc okazuje się, że prawdopodobnie gdyby takie narzędzie było w użyciu, to tego klimatu nie udałoby się rozjechać jak walcem przy pomocy także tak groteskowej sceny. Więc tutaj przechodzimy do... Podstawy, podstawy RPG-ów moim zdaniem i do tego, co zrobiłam na samym początku, to znaczy uzyskałam Waszą zgodę, poprosiłam Was o coś i w sumie o to chodzi w RPG-ach, że się godzimy na różne rzeczy. Bo godzimy się na to, że, i to są wszystkie rzeczy, słuchajcie, to jest to, że godzimy się na to, że spotykamy się tego i tego dnia, albo że o tej o tej godzinie w obecnej sytuacji zdwaniamy się na Discordzie, albo że gramy w takim i takim składzie. Albo że ta i tamta prowadzi. To, to są wszystkie kwestie, na które my się zgadzamy. Tylko z całą mocą należy podkreślać to, że, że to wszystko to jest jakaś taka zgoda, umowa społeczna. To nie jest coś, co się dzieje poza Wami. I o tym będę zresztą Wam mówić trochę dalej przy, przy pierwszych sesjach i, i tego typu rzeczach. Zresztą a propos tego, wysłałam wam takiego linka wcześniej, możecie go znaleźć, jak nie, to wam go wrzucę jeszcze raz. I jest to consent sheet bodajże. Jest to taki formularz, wydaje się strasznie obszerny, ja wiem. I strasznie poważny, i wielki, i groźny, bo wiecie, te małe literki, dużo kropek i kresek. Natomiast wydaje się bardzo dobrym narzędziem, dlatego, że zamyka takie bardzo, powiedzmy, podstawowe, ale w sumie też niepodstawowe e, rzeczy, które mogą się wydarzyć na sesji, które mogą nas triggerować, ponieważ jakby tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zgodę na to, że coś się pojawi na sesji, bądź nie. Macie tam oznaczenia, czyli zielony, żółty, czerwony, o nich sobie też jeszcze porozmawiamy. Dalej macie triggery. No i, i, i co? No i na coś się zgadzacie, bądź na coś się nie zgadzacie. Co jest istotne w ogóle we wszystkich narzędziach i w tym Koncentricie. Czekliście, sorry, to to, że nikt was za to nie oceni. To znaczy, jakby cały BHS stara się wprowadzić kulturę bezpieczeństwa, powiedzmy, o której chyba wam mogę powiedzieć w sumie już teraz, chociaż przypuszczam, że mówię o niej trochę później też. I jakby ta kultura bezpieczeństwa służy do tego, żebyście mieli świadomość, że jesteście przy stole, przy którym no wam nic nie zagraża. Ale to też nie chodzi tylko o zagrażanie z perspektywy, wiecie, tego, co się wydarzy na sesji, ale to też chodzi o to, co, co wydarzy się po niej albo przed nią, kiedy powiecie, że hej, bo ja dzisiaj nie chcę czegoś robić. I ta kultura bezpieczeństwa to w zasadzie takie. Pójście zgodnie z, z tym, co się teraz w ogóle dzieje w naszych nurtach dbania o siebie, tego powiedzmy mindfulnessu, bo w niej chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dobrze się sobą zaopiekować. Bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, RPG to gry. W gry zazwyczaj gramy dla zabawy, a nie po to, żeby cierpieć. Chyba, że cierpienie nas bawi, nie wiecie, to jakby to, to, to jest troszkę inna półka, o której też trochę mówię. Później, a natomiast co do zasady robimy to po to, żeby dobrze spędzać czas. Więc e, jeżeli gracie i na przykład boicie się powiedzieć swoim znajomym, bo was wyśmieją, że nie chcecie czegoś robić, to to musi być bardzo trudne. Tak najzwyczajniej w świecie i, i myślę, że nie jest to dobra sytuacja społeczna dla waszego zdrowia psychicznego. I w ogóle nie jest to prawdopodobnie dobry krąg znajomych. Albo wy macie jakiś dziwny lęk przed nimi i może warto być z kimś o tym porozmawiać. Ale to jest jakby zupełnie odrębne. No dobrze, to w takim razie przejdźmy już do tego, o czym już zaczęłam trochę mówić, czyli do tej kultury bezpieczeństwa, już przechodząc płynnie do niej, jak z niej korzystać, jak korzystać z tych narzędzi, o tym sobie porozmawiamy za moment. A jeszcze tutaj Wam od razu powiem i znowu się odwołam do tych nieszczęsnych imersjonistów, którzy tak często plują na BHS. Słuchajcie, ja wiem, że to na początku, tak samo jak ta kartka, którą Wam przed chwilą wysłałam, to na początku wszystko może się wydawać szalenie trudne i w ogóle szalenie dziwne. I takie, wiecie, no niepasujące, nie? No bo nigdy tego nie robiliśmy. To nie dziwne, dlatego że. Przez lata prawdopodobnie nie praktykowaliście czegoś, więc no trudno, żeby wam się idealnie wchodziło w jakiś rodzaj zachowania, którego wcześniej nie stosowaliście w swoim życiu. I to też się w ogóle mieści w tej kulturze bezpieczeństwa. Tak samo jak przychodzicie do stołu, przy którym was nikt nie wyśmieje, tak samo korzystając z tych narzędzi, niejako godzicie się na to, że nie jesteście idealni i że to nie będzie wychodziło zawsze idealnie, i to jest okej. Okay. Bo słuchajcie, to trwa. Jasne, czasami może być, bo to jest, to jest masa różnych rzeczy do przełamania, tak? Jeżeli mieliście problem wcześniej bez w ogóle tych narzędzi, z powiedzeniem swoim znajomym, z którymi gracie, hej, słuchajcie, bo mi się nie podobało to i tamto, to trudno, żebyście byli w stanie bezpośrednio korzystać z tego wszystkiego, co, co wam zaproponuję za moment. Bo to też wymaga dużej samoświadomości, jakiejś asertywności, ale te narzędzia też. Służą do tego, żeby to było prostsze w wykorzystaniu, żeby łatwiej wam było po prostu o siebie zadbać, bo będę to powtarzać pewnie jeszcze 5,5 miliona razy. W BHS chodzi o to, żeby dobrze się bawić i o siebie zadbać, zwłaszcza teraz. Słuchajcie, pandemia ma na pewno bardzo duży wpływ na wszystko, jak, znaczy, na, w ogóle jak to się, jak się zachowujemy, jak wpływa na nas świat i w ogóle wszystko, więc. Tym bardziej, jak gracie w rpg to nie ma co robić sobie dodatkowo krzywdy w sposób niezamierzony. Lepiej się bronić. A propos jeszcze w ogóle e, tych dziwnych stosowań narzędzi, tutaj sobie pozwolę przytoczyć zasłyszaną historię Zephira, który, mi kiedyś, o, który kiedyś opowiadał o tym, że m, u niego na sesji postanowili sprawdzić, co by było, gdyby. E, Korzystając z karty X, o której Wam opowiem troszkę później, blokowali każdą jedną rzecz, która im się nie podobała. I wiecie, i to było wszystko. Włącznie z tym, że o, nie chcą iść mokrym lasem albo NPC ma za krótkie włosy. No i za każdym razem, nie, nie podoba mi się. No i gry na to odpowiadał. Mm. I słuchajcie, szoki, niedowierzanie. Okazuje się, że wspaniale spędzili razem czas. Uh, jasne, na początku troszkę im było pewnie dziwnie no ale potem jak im już to weszło w krew to, to nagle się okazało, że ta historia wyszła wspaniale i wszyscy się dobrze bawili więc to nie jest tak, że BHS czy wszelkie narzędzia bezpieczeństwa to jest kara i w ogóle straszna sprawa, która służy do tego żeby zniszczyć, o to jest mój ulubiony argument żeby zniszczyć kreatywność mistrza gry e, albo gracza no nie to wszystko jest do tego, żeby właśnie jak najlepiej spędzać czas i po prostu zrobić sobie dobrze. W takim razie porozmawiamy o pierwszych razach. Mówiąc o pierwszym razie, mam na myśli takie najbardziej typowe narzędzie, z którego korzysta większość osób i prawdopodobnie nie zdaje sobie z tego sprawy, a mianowicie jest to tak zwana sesja zero. Słuchajcie, sesja zero w takiej najbardziej podstawowej formie polega na tym, że umawiacie się z kimś na sesję. I mówicie, w co będziecie grali. I ta osoba się na to godzi. I to jest taka najbardziej okrojona i najbardziej oczywista część sesji Zero. Ba, do niej pewnie jeszcze mogą, można by wliczyć jakieś takie, takie aspekty, jak czego byście chcieli od sesji. Ale to też jest parę innych rzeczy, oprócz tych oczekiwań. A to jest też kwestia tego, czy jesteście przygotowani na taki, ani nie inny rodzaj opowieści. A to jest to że też ten taki moment żeby zastanowić się nad tym czego wy potrzebujecie od tego RPG, w którego będziecie teraz grali mm, ale też czego potrzebują inne osoby to jest moment żeby na przykład usiąść nad tym consent checklistem i przejrzeć go dopisać rzeczy które was mogą ruszać uh, i zobaczyć jak to się ma do, do tego jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości co jest ważne słuchajcie mm, Sesja zero, czy w ogóle dobranie się w drużynę, do niczego was nie obliguje. Tak długo, jak będziecie fair wobec drugiej osoby. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli się okaże, że w trakcie sesji zero, albo nawet nie daj Boże, po pierwszej sesji, wiecie, tej wielkiej kampanii, co ma być na 5 lat, okaże się, że no nie, no nie podoba wam się, to nie jest ta historia, nie chcecie tak spędzać czasu, w ogóle fatalnie, to możecie z tego zrezygnować. I to jest ok Tylko proszę nie ustujcie ludzi, nie? to jest jakby taki... ghostowanie ludzi nie jest miłe, staramy się tego nie robić. Uh, natomiast wracając, uh, i to samo, jakby i Sesja Zero zasadniczo trochę służy temu, żeby uniknąć tego ghostowania, dlatego że jeżeli się okaże, że jesteście dogadani, że omówiliście wszystkie rzeczy, wszystkie, nie wiem, Narzędzia bezpieczeństwa, setting i wybraliście setting, który Wam się wszystkim podoba, a nie tylko mistrzowi gry albo tylko temu jednemu graczowi, któremu mistrz gry bardzo chce się przypodobać. Kiedy dogadaliście się co do tego, jak te postaci wasze będą działały, no to, to w tym momencie ona, ona Wam jakby zwiększa szanse na to, że ta sesja w ogóle się wydarzy dalej, daje Wam większe szanse na powodzenie. A zasadniczo trochę o to chodzi, nie? Żeby jak najlepiej grać i żeby potem nie płakać, że nie można grać dalej, bo nie wiem, drużyna nam się posypała. Eee, tak. I przy pierwszej sesji, znaczy przy sesji zero, tak jak mówiłam, zacznijcie sobie pewnie też, albo byłoby dobrze, gdybyście omówili sobie narzędzia bezpieczeństwa, które sobie zaraz z Wami omówię dokładniej. Dobrze. Mm. Pierwszą sprawą w ogóle to jest. E też kwestia bezpieczeństwa w ogóle, to jest to, gdzie będziecie grali i w jaki sposób będziecie grali. I to mam na myśli i, i fizycznie, ale to też jest jakiś taki mindset w waszej głowie. To, to, to jest to, co mam na myśli mówiąc o przestrzeni. Pierwszą kwestią to jest to, że, że jeżeli chcecie grać w RPG bezpiecznie, to godzicie się na to, że jesteście w tak zwanym safe space. Ie. To znaczy na przykład... Jeżeli nie chcecie, żeby wasi koledzy z sesji opowiadali o tym, co was triggeruje na zewnątrz, to to ustalacie i od tego to ta przestrzeń, w której się znajdujecie, staje się bezpieczniejsza. Albo kiedy dogadujecie się, że nie, wiem, nie omawiacie rzeczy trudnych, a, które się wydarzyły w czasie sesji z kolegami i nie śmieszkujecie z tego i się na to godzicie, to też jest jakiś safe space. Jakby ktoś się bardzo uparł, to można by powiedzieć, że to jest taki trochę kontrakt, ale w to już nie będziemy wchodzić, bo to jest terminologia taka, wiecie, stricte, znaczy dosyć mocno terapeutyczna, więc może nie idźmy w tym kierunku. O. Przepraszam, bo strasznie dużo mówię i muszę się napić. Natomiast. Mm, tak, więc przestrzeń bezpieczna. Ale to też jest w ogóle kwestia tego, gdzie gracie fizycznie. Bo może się okazać, że. Nie wiem, z jakiegoś powodu. Ja mieszkam w Warszawie, więc będzie mi najprościej, jak powiem o Warszawie, ale nie wiem, z jakiegoś powodu mam złe wspomnienia z głębokiej Pragi Północ, bo bardzo coś przykrego mnie tam kiedyś spotkało i nie chcę tam fizycznie grać. I to też jest kwestia mojego bezpiecznego czucia się i grania tam. A drugą kwestią przestrzeni to jest powiedzmy już taka, to jest znowu ta kwestia tego safe space'u w głowie bardziej, to jest co, takie jedno z narzędzi, które się nazywa open door policy, czyli polityka otwartych drzwi. Polega ona na tym, że, mm, że pozwalamy sobie na to, że jeżeli sesja stanie się zbyt trudna albo pojawią się wątki, które w ogóle to, to jest... Mam straszny problem z tym, kiedy mówię, że coś jest zbyt trudne, bo a, moja bo automatycznie myślę o jakichś bardzo traumatycznych przeżyciach, natomiast to może być cokolwiek. Jeżeli jest coś cokolwiek, co was trygeruje, co was rusza na sesji i nie chcecie sobie z tym radzić w danym momencie, to to jest właśnie to, co mam na myśli, mówiąc zbyt trudna. To jest coś, co może wam się wydawać błahe, natomiast jeżeli was to rusza, to jest w ogóle coś, co trzeba podkreślić, to znaczy, że to nie jest błahe. Bo gdyby było błahe, to by was nie ruszało. Wszyscy ludzie mają różną wrażliwość i to jest akurat, no, tak jest, tak? Więc powiedzmy, na kimś nie zrobi opis wrażenia żadnego, bardzo gory opis tortur i nie wiadomo czego, a na kimś innym, nie wiem, wspomnienie o tym, że ktoś krwawi, zrobi olbrzymie wrażenie i nie będzie chciał w tym uczestniczyć. I Open Door Policy polega na tym, że kiedy zauważacie, że nie, że już nie chcecie, nie dajecie rady, to macie prawo wstać i wyjść z pokoju. I nie musicie się tłumaczyć z tego, co się stało. Mm, pewnie dobrze by było, gdybyście nie wychodzili jakby w płaszczu trzaskając ze drzwiami i tak dalej, bo myślę, że byłoby to trochę dziwne społecznie, ale jeżeli musicie tak zrobić, to widać musicie tak zrobić. Ja Open Door Policy może wam na to pozwolić. Tylko znowu trzeba się na to dogadać. Wracamy do tego, że całe towarzystwo przy stole siada i zgadza się czy wirtualnym stole też. Tak godzimy się na to, że tak będzie. Kolejnym narzędziem, takim chyba najbardziej typowym są lines and veils. I to są takie lines, to są nieprzekraczalne granice, z kolei veils to są powiedzmy takie fade black, które się dzieją albo wiecie, to jest ta romantyczna scena, kiedy Kamera z pary przenosi się na kominek. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło poza obiektywem, ale tego nie oglądamy. Jest to metoda, która została opisana przez Rona Edwardsa w Sex and Sorcery. Wzięła się w ogóle z tego, że facet zaczął omawiać hipotetyczny scenariusz, w którym to postać miałaby uprawiać seks z demonem. No i czy, czy byłoby to ok? A czy byłoby to ok, gdyby na przykład się okazało, że e, demon jest potwornie obrzydliwy e, i, nie wiem, i cokolwiek, nie? Albo czy byłoby to ok, gdyby się okazało, że demon jest niewolnikiem? Albo czy byłoby to ok, gdyby postać była niewolnikiem, a demon nie? E, czy jak to powinno być opisane? Od czego w ogóle uzależniać to, jak to jest opisywane? Ta cała scena, czy w ogóle ją opisywać, czy tylko powiedzieć, że, że miała miejsce, albo czy w ogóle powinna mieć miejsce. W tej całej metodzie przede wszystkim chodzi o to, że, że to zależy. To znaczy, nie ma jednego klucza, który by pasował do wszystkich drzwi, i nie ma tak, że jak sobie wymyślicie w głowie jakąś scenę, to ona nada się absolutnie wszędzie, do każdej publiki, Um, czy, czy cokolwiek takiego, tak? No bo wszyscy mogą mieć różne triggery, wszyscy mogą chcieć lub nie chcieć oglądać różnych rzeczy. Właśnie, to w ogóle nie muszą być triggery. To też może być tak, że ktoś po prostu czegoś nie chce, bo tego nie lubi. A gdybym miała podać przykład od siebie, hmm, znam się czy jest coś, czego nie chce grać ever. Hmm. Nie wiem, teraz mi nic nie przychodzi do głowy, ale e, mało kreatywne to z mojej strony. No ale generalnie, że to jest to ta jedna rzecz, którą nie chcecie się absolutnie bawić. Nawet nie jest tak, że to jest trigger, tylko was to nie bawi w ogóle. No i, i, i to są właśnie jakieś takie te nieprzekraczalne granice i, i tego typu rzeczy. To jest ważne. Ani z tego, co zostawiamy za fade blackiem, czy za veil, czy tego, co jest dla nas twardą granicą, nie trzeba się. Z tego tłumaczyć. A... Po prostu nie i już. Jeżeli tak mówię, że tak nie chcę, to tak nie chcę. Jeżeli chcę, oczywiście, powiedzieć swoim znajomym, że słuchajcie, na no nie wiem, nie bawi mnie ta scena, bo no na przykład ktoś w mojej rodzinie umarł niedawno i, I z tego powodu nie chcę brać udziału, o, nie chce na sesji pogrzebu rodzinnego, no to, to fajnie, że tak wytłumaczyłam, ale nie musiałam tego robić. Nie i już. I, I to jest takie jakieś poszanowanie swoich granic również. Bo cały BHS opiera się na poszanowaniu swojej granic i siebie. Nie muszą być one omawiane przy stole. Istotne jest to w przypadku granic. Istotne jest to, że nie mogą się pojawić w żadnych scenach. No i tyle. Co jest ważne w przypadku jednego i drugiego, to nie muszą być, wiecie, takie typowe triggery, tak? Tylko to może być naprawdę cokolwiek. Bo chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili. O, wiem, czego bym nie chciała grać. Teraz w żadnym razie nie chciałabym grać w wątków prawniczych. Po prostu nie, 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 absolutnie nie. I widzicie, no tak jest i już. I nie muszę, bo chcę się czuć bardziej komfortowo i nie chcę myśleć o pięciu latach straconych z życiorysu. rysu. A, a, nie przeklikałam się, helpunku. Te notatki. Dobra. No i teraz już przechodzimy dalej do tych metod, z których można korzystać w trakcie rozgrywki, bo Wales and Lines to jest coś, co ustalamy przed rozgrywką, natomiast teraz przechodzimy do rzeczy, które dzieją się już w trakcie. A jedną z rzeczy, o których bym chciała Wam powiedzieć, jest Luxton Technique. Luxton Technique to jest takie narzędzie, które moim zdaniem wymaga bardzo dużej samoświadomości i bardzo dużej otwartości. A dlatego, że mm, narzędzie zasadniczo działa trochę jak karta X, o której wam opowiem później, ale idzie o krok dalej. Dlatego, że Luckstone Technik, mm, kiedy jest przywołane, wówczas scena czy rozgrywka jest przerywana, gracze mogą usiąść razem i zastanowić się nad tym, co się stało mm, i dyskutują o tym, co się wydarzyło. Gracz może, ale nie musi wytłumaczyć się z tego, dlaczego tę scenę przerwał. I w tym momencie oddaje się osobie przerywającej gry, grę władztwo nad sceną. To znaczy, co ta, ta osoba może poprowadzić scenę tak, żeby czuć się z tym komfortowo, decyduje o tym, jakby potoczyła się fabuła, żeby nie poczuła się skrzywdzona, czy żeby nie musiała odwoływać się do żadnego innego narzędzia bezpieczeństwa i po prostu przechodzi się dalej. Jakby założenie jest takie, żeby. Rozgrywka w tym miejscu akomodowała nasze potrzeby. Jest to bardzo podobne w ogóle do następnego narzędzia, czyli do script change, które zasadniczo polega na tym, że wszyscy godzimy się na to, że to jest nasza wspólna historia, a nie historia, wiecie, tego złego mistrza gry bądź złej mistrzyni gry. I to działa trochę jak przewijanie kasety, to znaczy, wydarza się coś w przypadku cofnięcia. Wydarza się coś, co nas zabolało, co nam się nie podobało, więc cofamy się i to retkonujemy i to nie miało miejsca. Fast Forward z kolei bardzo przypomina fade out albo, albo właśnie te nieszczęsne Wales, o których mówiłam przed chwilą. I oczywiście jest też pauza i, i wznowienie. Pauza polega na tym, że ponownie zatrzymujemy grę, rozmawiamy troszkę o tym, co się wydarzyło wybieramy moment, w którym jesteśmy gotowi do tego, żeby ta gra ruszyła dalej. W ogóle pauzy jako takie to też jest bardzo ważne narzędzie bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli zbyt długo będziemy siedzieć przy jednym stole bez przerwy, to też nie jest to dla nas zbyt dobre, już abstrahując od fizycznych rzeczy i psychicznych, to też to pewnie naszych relacji i tego, jak nam się będzie grało, a cały czas chodzi o komfort. I tutaj mam dla was takie wspaniałe skróty, które się fatalnie czyta. Pierwszy z nich to I will not abandon you, i znowu wracamy do tego, że godzimy się na różne rzeczy, siadając przy stole. I will not abandon you polega na tym, że mm, godzimy się na to, że w czasie sesji możemy zbliżyć się do zagadnień, które są dla nas ciężkie, natomiast obydwie strony zobowiązują się do dwóch rzeczy. A uh, Pierw, znaczy trzech rzeczy w zasadzie. Pierwsza rzecz jest taka, że a, osoby postronne, których powiedzmy ten temat nie dotyczy, ale grają, a, pozostali gracze, przepraszam, język polski jest trudny, pozostali gracze godzą się na to, że jeżeli osoba grająca dotrze do jakiejś swojej granicy i przestanie sobie z tym radzić, to, to, to oni się godzą na to, że jej nie opuszczą. Że co by się nie działo, będą dla niej wsparciem w tym. W tym momencie. Także to bardzo jest istotna kwestia z perspektywy zaufania. Jakby w zasadzie cała ta metoda opiera się na zaufaniu. Co więcej, osoba z kolei, która, której się coś dzieje, godzi się też na to, że zrobi co może w swojej mocy, jak się zbliżą do jej granicy, że poradzi sobie z tym, jak zareagują inni. To jest bardzo trudne, szczerze powiedziawszy, jak tak o tym myślę. Nie jest to najbezpieczniejsze narzędzie, jeżeli nie znacie sami siebie. Chyba, że bardzo poważnie będziecie podchodzić do debriefingu i tego typu rzeczy, i do Blida, ale o tym później. Kolejną metodą jest Nobody gets hurt, czyli zasadniczo wracamy do tych granic. One są po prostu nieprzekraczalne i już. I, I to w ogóle nie podlega dyskusji. Nie zbliżamy się tam, nie rozmawiamy o tym, są sztywno wyznaczone i tyle. Szczerze powiedziawszy, polecałabym tę metody na konwenty, dlatego, że nie wiecie na kogo traficie i nie wiecie, czy druga osoba, z którą gracie zna siebie, więc i też nie wiecie, czy wy znacie siebie na tyle z drugą osobą, której nie znacie, więc to jest też czego bym, co bym polecała stosować, tak, wiecie. Hmm. Obco, że tak to ujmę. Jest jeszcze jedna wersja, której tu nie mam na slajdzie, dlatego że mm, moim zdaniem wymaga bardzo dużego zaufania do siebie i do innych. Jest to metoda, która nazywa się To The Pain, uh, i godzimy się na to w tym momencie, że te nasze granice będą przesuwane i że one będą dociskane, i że na tym polega ta rozgrywka: że w czasie tej gry. Uh, jakby w niej trochę o to chodzi, tak? To będą te wszystkie te ciężkie rozgrywki, prawdopodobnie bardzo emocjonalne, dramaty rodzinne i tego typu rzeczy. Istotne bardzo jest to, że to wymaga bardzo, bardzo dużej samoświadomości i e, oczywiście to nie jest tak, że wiecie, że, to się, że tej gry się nie przerywa bez względu na wszystko, tylko to jest tak, że e, korzystając z To the Pain godzicie się na to, że mm, Gracie do momentu, w którym ktoś nie powie stop, ale już tak definitywnie. Że to jest w ogóle nieruszalne, nie, absolutnie nie. No i oczywiście potem godzicie się na to, że będziecie się w tym wspierać. Dlatego, że to jest ta taka najcięższa forma ze skrótowców, znaczy ze skrótów, którą mogę wam zaprezentować. I tutaj przechodzimy do słów bezpieczeństwa, które już częściowo widzieliście na czekliście. Coś, co wiecie, zapożyczamy z BDSM, więc zasadniczo tym bardziej RPG są jak seks, ale również kradniemy od LARPowców, którzy z jakichś powodów są od nas mądrzejsi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I oni z tych narzędzi w ogóle korzystają od bardzo dawna i się bardzo dziwią, że my z nich nie korzystamy. Ja też się bardzo dziwię, że my z nich nie korzystamy, no ale tak jest. Najbardziej standardowe są oczywiście Red, Yellow, Green, które działają w sposób następujący. Czerwony służy do absolutnego przerwania tego, co by się nie działo. Żółty sygnalizuje, że zbliżamy się do miejsca, w którym czujemy się niekomfortowo. Zaś zielony. Jest zachęceniem. Słuchajcie. Dlatego, że może być tak, że gracie coś ciężkiego albo gracie cokolwiek, i podoba Wam się wątek, i bardzo chcecie w niego iść dalej. No to wtedy korzystacie z green. I tu przechodzimy do karty X. I nazwiska, z którym mam zawsze strasznie duży problem. Karta została stworzona przez Johna Stavropolusa. Mam nadzieję, że czytam jego nazwisko prawidłowo. I zasadniczo najczęściej przyjmuje postać kartki albo czegoś, co leży na stole. I w czasie gry umawiamy się na to, że w każdej chwili grę można przerwać. I jest to o tyle fajne, że jest to fizyczny token i nie trzeba mówić. To znaczy. Kiedy czujecie, że już jest bardzo źle, możecie zastukać w kartę, czy cokolwiek z nią zrobić, a, i podnieść zależy, jak się umówicie wcześniej, i wówczas sesja zostaje przerwana, czy scena zostaje przerwana, dajecie sobie chwilę na oddech. Możecie o tym porozmawiać, co się wydarzyło, co was strygerowało, ale nie musicie. I daje wam to przestrzeń na to, żeby odnaleźć się i poczuć się znowu bezpiecznie. A warto podkreślić, bo twórca to podkreśla, że wiecie, karta X to fajne narzędzie, ale tak jak w zasadzie wszystkie z tych narzędzi, żadne z nich nie zwalnia was w 100% od ryzyka. Wiecie to trochę haha, jak z antykoncepcją. Też nie ma żadnej 100% skutecznej, za wyjątkiem szklanki wody zamiast. Więc w werpegach jest tak samo. Jak nie chcecie, żeby was ktoś skrzywdził, w werpegach, to w nie nie gracie. Jak nie chcecie mieć dziecka ani choroby wenerycznej, to nie uprawiacie seksu. To samo, nie? Uh, tak. Więc uh, tak samo jak uh, powiedział uh, Strawopolus, nie ma uh, stuprocentowej pewności, że jesteście zwolnieni od ryzyka i już będzie super bezpiecznie. Mm, tutaj on też podkreśla, że słuchajcie, uh, naszym ograniczeniem w -ach nie są ach nie jest nasza wyobraźnia, bo wyobraźnia zasadniczo jest bardzo mało ograniczona. Naszymi granicami i ograniczeniami są nasze tolerancje na różne doświadczenia i nasza wrażliwość. Bo to, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić najbardziej dziwne okropne rzeczy nie znaczy, że sobie z nimi faktycznie poradzimy. Co jest istotne, jest też karta, która jest odpowiednikiem karty X, a raczej kontrapunktem karty X, czyli odpowiednikiem greena, wspominanego wcześniej, jest to tak zwana karta O stworzona przez Kirę Scott, też również będzie to papierowy kawałek, pap papierowy kawałek papieru, będzie to kawałek papieru na stole, pewnie odpowiednio oznaczony, w którym można stukać, podnosić, nie wiem, cokolwiek, na no co się umówicie, żeby żeby na spokojnie móc kontynuować rozgrywkę w tym danym klimacie, który dzieje się teraz. Dobrze. I już zbliżamy się do końca, słuchajcie, dlatego że przeszliśmy sesję, słuchajcie. Przeżyliśmy tę sesję, która jest podobna do seksu, więc już jest po wszystkim. No i teraz trzeba by sobą się zaopiekować, wiecie, post factum. A do, tego służy, do tego jest mnóstwo narzędzi. Znowu są moim zdaniem bardzo pożyczane dla larpowców, którzy lubią sobie poumierać w zimnej wodzie czasami. <śm> Podstawową, ale też w sumie, jak tak na no to patrzę, to jest to też takie bardzo terapeutyczne narzędzie. Znaczy, inaczej, wykorzystywane w terapii, nie? O, może tak, a nie służące jako terapia. Dlatego, że właśnie to jest dosyć istotne. Słuchajcie, RPG nie leczą chorób psychicznych. Kropka. Dobrze. Debriefing polega na tym, że omawiamy, co się wydarzyło na sesji, mówimy o tym, co nam się podobało, mówimy o tym, co nam się nie podobało. I słuchajcie, to jest nie tylko konstruktywna krytyka mistrza gry, ale to też jest konstruktywna krytyka pozostałych grających. Bo mistrz gry, słuchajcie, też przychodzi się bawić. I trzeba też o niego dbać, mistrzu gry trzeba kochać. Dwa dni temu mieli swoje święto, więc wiecie. A Blitz z kolei służy temu, żeby m, oczyścić atmosferę społeczną. To znaczy, może być tak, że m, czasami nie zawsze rozdzielamy stu od świata rzeczywistego. A... Bo na przykład w czasie rozgrywki wydarzy się coś bardzo emocjonującego i, i może być to dla nas problematyczne. No i bleed właśnie służy do tego, żebyście byli w stanie porozmawiać o różnego rodzaju niesnaskach albo o tym, co uraziło was jako was, a nie wasze postaci. A... Kolejną rzeczą jest takie zaopiekowanie się sobą. To znaczy... Dajcie sobie chwilę na to, żeby wiecie, ze sobą pobyć, zadbać o siebie. To w zasadzie wszystko się mieści, w... znaczy wszystkie te rzeczy mieszczą się w tym zaopiekowaniu. Żebyście wiecie, po ciężkiej, trudnej sesji nie byli wykopywani za drzwi i to tyle, nie, nara, widzimy się za tydzień. Nie, to jest ten moment, żeby podyskutować o tym i trochę odpocząć, złapać oddech, wrócić do rzeczywistości i wiecie, wyjść z tego wyobrażenia, bo znowu umysł jest strasznie potężny. Uh, gwiazdki i życzenia to są um, rzeczy, które nam się super podobały i jakby wiecie, ten najlepszy moment, gwiazdka z nieba, która Wam się przytrafiła na tej sesji, wasze marzenie spełnione na tej sesji, a życzenia to z kolei jest to, czego byście chcieli dalej od sesji, jeżeli gracie kampanię. No i wreszcie, wspomnienia to jest takie, wiecie, podsumowanie tego, co się działo żebyście też wiedzieli, gdzie ta sesja dalej zmierza, znaczy kampania dalej zmierza, w tym przypadku to są też highlighty sesji, możecie sobie popowiadać, co było fajne i miłe. Dobrze, już kończąc, prawie opowiedziałam Wam o tym wszystkim, ale teraz jeszcze raz chciałabym podsumować, dlaczego właściwie warto to robić. Dlatego, że korzystając z tych narzędzi, możecie grać w RPG bardziej. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli wprowadzicie do swojego grania te wszystkie narzędzia, to też łatwiej będzie Wam się odblokować. Co więcej, będziecie się odblokowywali w bezpiecznym środowisku, co jest z kolei też istotne. Będziecie lepiej poznawali siebie, dlatego że RPG, nawet jeżeli tylko w głowie i ktoś znowu się odwoła do tego, że uuu, to tylko wyobraźnia, i nic poważnego się nie dzieje. Wciąż będziecie mieli szansę przeżyć rzeczy w waszej głowie, których nie przeżyjecie normalnie w życiu. Mm. I to też jest fajne. Może być fajne, nie musi, ale może. Mm. To też może wam pozwolić lepiej poznać Waszych znajomych, z którymi gracie. A może też służyć budowaniu w ogóle zaufania w grupie, w której się znajdujecie. I wydaje się, że to też jest kluczowe. A biorąc pod uwagę to, że RPG naprawdę potrafią być bardzo intymne. I naprawdę potrafimy poruszać tam zagadnienia, które mogą być dla nas bardzo trudne. Albo nawet nie. A i tak będą od tego intymne. Wiecie, nie wszystko musi być trudne, żeby być intymne. A więc pozwolę sobie tutaj zakończyć i powiedzieć wam, żebyście byli mądrzy, bezpieczni i przede wszystkim seksowni w A I to jest też miejsce, w którym mogę Wam oddać głos, jeżeli macie jakieś pytania. Albo chcecie mi coś powiedzieć? O Boże, teraz widzę, że wszystko tutaj było wypisywane. Czekajcie. E, torturowanie NPC-ów. E. Okej, okay, dobra, czekajcie. E. Wow, dziękuję. Ale czekajcie, bo ja tu mam jakieś pytanie. Czy zdarzają się gracze na konwentach, którzy widząc... E... Wiesz co, myślę, że zdarzają się ludzie, którzy tacy są, e, dlatego, że nie wszyscy znają swoje triggery. Znaczy nawet na pewno zdarzają się ludzie, którzy tacy są, a, dlatego, że nie zawsze znamy siebie, nie zawsze wiemy o swoich potrzebach, o tym, co nas boli, czego się boimy. To jest wszystko bardzo trudne, słuchajcie. I yy, yy, może się okazać, że po prostu, nie wiem, wydawało... W ogóle, co do triggerów, może się okazać, że normalnie, dajmy na to, ktoś w triggerach ma wypisane, że yy, nie wiem, powiedzmy, że są zombie. I normalnie zombie nie robią na was najmniejszego wrażenia. Eee, no, i słuchajcie. Eee, przychodzicie na sesję, nie? No więc myślicie sobie, ale zajebiście, gramy z zombie, nie? Będzie fajnie, lubię zombie, życie jest super. No i nagle dostajemy jakiś taki obrzydliwy opis gnijącego zombiaka i po prostu wszystko wam wraca do, do gardła, nie? No normalnie nie robi to na was wrażenia. Więc, wiecie, to się zdarza po prostu. Uh, Okej, okay, uh, zaraz, uh, zaraz. Uh, widzę dalsze pytania, momencik, ciekawe, czy obliżę? Uh, tak. Uh, z blidem w ogóle też jest tak, że on się jakby to się ze sobą łączy, tak, w sensie on się przelewa, to o czym mówiłam. Uh, o Jezu, bo ja poszłam skrótami myślowymi. Tak, masz rację, jest bleed in i bleed out. Zasadniczo chodzi o to, żeby później sobie to omówić i żeby sobie nie robić krzywdy. Dalej. Eee, dziękuję, że Wam się podobała prelekcja. Eee, czy zdarzyło mi się, że jednemu graczowi załączył się? Mi się tak nie zdarzyło, eee, natomiast wiem, że to się potrafi zdarzyć, i w tym momencie uważam, że z tym drugim graczem po prostu nie należy grać. Dlatego, że nie przebierając w słowach, taki człowiek ma w nosku granice i potrzeby drugiej osoby, z którą gracie, i was najprawdopodobniej nie szanuje. Więc nie chce się z wami bawić na zasadach, które wam odpowiadają. Wiesz, to jest trochę tak jak pytanie, czy nie wiem, czy jak gracie w zbijaka, to dogadujecie się, że nie rzucamy na przykład w głowę. nie? No ale jest jeden frajer, który po prostu wszystkich je w głowę, no to nie chcesz z nim grać. I to jest trochę to samo. Jeżeli ktoś sygnalizuje, że nie wiem, nie chce dzisiaj słuchać o krwawych opisach i krwawych jadkach, a jakiś gracz po prostu z uporem maniaka, czy, czy mistrz gry, ciśnie w temat. Tak, dokładnie. Nie wolno bardzo ładnie mówisz, Gosia, nie wolno wykorzystywać triggerów przeciwko graczowi, bo to jest po prostu. Yy, nie będę używać wulgaryzmów, bo jestem nagrywana. Wydaje mi się, że już paru użyłam, więc się powstrzymam. Ale jest to buceria najwyższej klasy, żeby nie używać innych słów. Okej, okay, dlaczego uważam, że rpg są. Dlaczego BHS jest taki kontrowersyjny? Wiesz, co ostatnio o tym mnie pytała Ola w jakimś takim dziwnym wywiadzie. I doszłam do wniosku, że to wynika z dwóch powodów. Po pierwsze. Nawet na rynku zagramanicznym jest to zagadnienie strasznie, strasznie świeże. Jak się pierwszy raz szykowałam do tej prelekcji, to tych źródeł, źródeł miałam strasznie mało. A od pierwszej mojej prelekcji minęło, pff, wydaje mi się, że minęły ze 3-4 lata i teraz jak wpisze, wpiszecie RPG Safety, to tego wyskakuje bardzo dużo. A coraz, więcej, coraz częściej w ogóle jest to poruszane w podręcznikach. Także myślę, że kontrowersja wynika z tego, że wiecie, to jest nowe, więc jak wiedźmę, trzeba to spalić. Zacytuję tutaj siebie, he, he, bo mogę. A, I e, jako, że jak wiedźmy, trzeba spalić, to trzeba to odrzucić, bo to zmienia nasze jedyne, słuszne zasady, bo kiedyś to było, a teraz to nie ma. A, no, więc to jest główny powód kontrowersji. Drugi tutaj już zakrawa moje zainteresowania psychologiczne, a mianowicie. Wydaje mi się, że największymi przeciwnikami BHS-u są osoby, które mm, mają patologiczną potrzebę kontrolowania innych i tego, co się dzieje, a dlatego, że BHS im to odbiera, bo BHS rozkłada odpowiedzialność i BHS mm, zabezpiecza bardzo przed właśnie taką pełną kontrolą jednej osoby, i wydaje mi się, że to może z tego wynikać. Mm. No, i właśnie dlatego mówię, że larpówek tutaj nas przewyższa, i wiecie, he, he, jest to strasznie smutne, bo tutaj RPGowcy zawsze uważali, że są najfajniejsi, a wcale nie są, bo larpowcy robią to dużo, dużo lepiej od wielu, wielu lat. Czy należy powtarzać koncept checklista? Wiesz co? Myślę, że to bardzo zależy od Was. Zacznijmy od tego, że tak samo jak drużyna nie jest definitywna, bo to nie jest kredyt na 30 lat. Tak samo koncert checklisty nie jest definitywna, bo to nie jest kontrakt na 30 lat. Co to oznacza? To oznacza, że możecie faktycznie się dogadać, że słuchajcie, raz na jakiś czas siadamy sobie wspólnie do konsent checklisty i on tam sobie przypisujemy i zastanawiamy się, a bo teraz nie wiem, co tam w niej jest. Hmm, powiedzmy, teraz demony to mnie trochę mniej ruszają, no to spoko, to, to niech mają yellow, bo wcześniej były na redzie, no ale na przykład pająki, kurde, nie, no nigdy w życiu, nie? tak jak wcześniej nie robiły na mnie wrażenia. To tak teraz, kurde, nie, nie ma opcji. A więc to bardzo zależy od tego, jak gracie. A... Czekaj, czy to pytanie, czy triggery mogą być pomocne, na przykład w sesjach od, od razu określonych jako horror, do straszenia. A, i tam była potem odpowiedź Kosi: Nie, nie mogą. Stary, nie możesz tak robić, bo to jest takie złamanie zaufania drugiej osoby. Jeżeli ktoś przychodzi do stołu i ci mówi, Jezu, tylko nie pająki. A ty nasz też na niego pająki, to jest to straszne gnoństwo. E, po prostu. I e, nie należy straszyć ludzi tym, co, e, co jest dla nich, wiecie, okropne najbardziej na świecie. Po prostu nie wolno tego robić, bo jest to podłe. No. E, tak, właśnie, bardzo ważne. Trzeba dawać opcje graczom, żeby zmieniali, żeby mogli zmieniać swoją listę, kiedy chcą. W ogóle, słuchajcie, trzeba podkreślać, bo to jest najważniejsze. To jest z kolei moje wspomnienie chyba z drugiego razu, jak prowadziłam te prelekcje. Po prelekcji podszedł do mnie taki chłopak i powiedział: Wiesz co, bo ja nie wiedziałem, że ja tak mogę. Ja nie wiedziałam, że ja mogę pójść i powiedzieć, że nie chcę tego robić, że nie chcę w to grać. Ja byłam tak przerażona, kiedy to usłyszałam. A potem sobie przypomniałam, że kurde, w sumie y, wtedy to było chyba 6 lat temu ta scena, o której wam mówiłam, e, z, tym, z, z tym to ja ją różne po prostu. E, ja przecież wtedy też byłam striggerowana, i dołba mi nie przyszło, żeby to przerwać. Powiem więcej, tam ze trzy sesje w kampanii później. E, Moja postać e, miała pójść do łóżka z jakąś tam postacią, byłam wtedy niepełnoletnia, co jest dosyć istotne w tej opowieści, i byłam na obozie. A, I to nie była moja inicjatywa. I, um, I jakby ja bardzo nie chciałam tego opisywać, trochę zostałam za to wyśmiana. Finalnie i tak ten opis nigdy nigdzie się nie wydarzył, tak? Ale ja bardzo pamiętam i bardzo przeżywałam to, co tam się działo, i znowu. Nie przyszło mi do głowy, że ja mogę popatrzeć na tego mistrza gry i mi powiedzieć: Wiesz, co? Spierdalaj. Nie będę się w to bawić. Także jakby w ogóle cały ruch BHS-u polega na tym, żeby się uświadamiać i uświadamiać innych, że nie musicie tego robić. Jeżeli coś wam sprawia dyskomfort, nie musicie i nikt nie ma prawa was do tego zmuszać. I jeżeli to robi, to jest po prostu słabym człowiekiem, nie należy się z nim bawić. E... Czekaj, mam wrażenie, że gracze w dużej części nie są tym zainteresowani i wszelką dyskusję o bhs traktują jako zmuszanie ich do robienia czegoś nudnego, zamiast robienia czegoś, tego, co chcą robić. Jak robić BHS, żeby nie był uciążliwy. Wiesz co, tak jak mówiłam, jedną z podstawowych rzeczy, które robimy w bhs a jest sesja zero, na przykład. Jezu, przepraszam, bo wiecie, w pandemii nie mówię w ogóle od roku. Więc stracę głos. W każdym razie. Więc jednym z takich typowych narzędzi jest sesja zero. I to też jest BHS. I nie jest od tego uciążliwy. Um, czy naprawdę karta X sama w sobie też nie jest uciążliwa, bo wiecie, gracie sobie w ogóle. BHS jest trochę jak pasy w samochodzie. W większości przypadków, kiedy jedziecie samochodem, nic wam się nie stanie. Nie. W sensie, ale i tak zapinacie pasy, bo tak jesteśmy nauczeni. I co? No i jedziecie sobie tym samochodem, tak? No i jak nie ma wypadku, to jest fajnie. A jak jest wypadek, to jakbyście nie mieli pasów, to byłoby dużo gorzej. I z BHS-em jest dokładnie tak samo. To znaczy, w większości przypadków, i tego Wam życzę, on nie będzie Wam potrzebny. Natomiast, jeżeli się zdarzy, że jest, to dobrze, żeby był a nie, żeby rozpaczliwie go szukać. Mi się na przykład kiedyś coś takiego przytrafiło. Wydawało mi się, że jak prowadzę dzieciom, bo prowadziłam wtedy chyba dziewięciolatce, jedenastolatkowi, dwunastolatkowi albo coś takiego, a wydawało mi się, że nie muszę tego wprowadzać i nie muszę się w ogóle nad tym nic zastanawiać, bo przecież w ogóle nie zbliżę się do miejsc, które mogą dzieci ruszać. No okazało się, że się mylę. I nagle dziewczynka mi się zaczęła odwracać od stołu i ją zapytałam, co się dzieje. Ona mi powiedziała, że to jest strasznie straszne to, co się teraz dzieje, i czy możemy zrobić przerwę i w ogóle, bo ona sobie z tym nie radzi. Gdzie znowu, ja zawsze mi się wydawało, że jestem stosunkowo empatyczną osobą, i że, że widzę takie rzeczy, tak? I że sobie z tego zdaję sprawę, a po prostu nie przyszło mi to do głowy. Także wiecie, lepiej, żeby było. Uh. Nie, nie można wrzucać parodii triggerów. Naprawdę, nie róbcie takich rzeczy. W sensie, ja wiem, że to jest takie hihi, haha, ale nie, nie jest. I to, że dla was coś jest zabawne, albo że was coś nie rusza, nie znaczy, że tak samo będzie w przypadku drugiej osoby. Um. Wiesz co, Septi, to skoro sesja zero jest dla ciebie najbardziej uciążliwa, to ja bym się na twoim miejscu zastanowiła nad tą RPG consent listą, bo to po prostu sobie uzupełniasz i masz. Ewentualnie po prostu wprowadzeniem karty X, bo przy karcie X wystarczy po prostu powiedzieć, że słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, w ogóle, że wszystkie osoby, które tutaj jesteście, godzimy się na to, że jeżeli coś jest nie tak, no to pyk, karta X leci w górę i tyle. Nie jest to idealne, no ale tak, myślę, że, że tak. Ewentualnie triggery na sesjach, jeżeli są to sesje konwentowe. Wprowadzam je wszędzie, gdzie jadę, więc no. Dobra, słuchajcie, bo już przedłużyłam. Nie wiem, czy chcecie ze mną o tym jeszcze gdzieś pogadać. Jeżeli tak, to mogę pójść na Discorda. Jeżeli nie, to cieszę się, że Wam się podobało i że tak tłumnie do mnie przyszliście w sobotę wieczór. Bawcie się dalej ładnie na konwencie i mam nadzieję, że dalej będziecie dzielnie oglądać pozostałe prelekcje. No, i do usłyszenia kiedyś.